dzisiaj! Wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z Teardown. Dzisiaj, słuchajcie, mamy przygotowaną masę łodzi i statków. Zobaczcie, tam jest Titanic. I dzisiaj porównamy sobie statek za dolara, za 1000 dolarów, za 10 tysięcy dolarów, 100 tysięcy dolarów, 1 000 000 dolarów, 10 milionów dolarów i finalnie 100 milionów dolarów, nawet więcej niż 100 milionów. Także to jest nasze zestawienie. My będziemy w tym statku za 1 000 000 dolarów. Grzesiu jest w statku za dolara. I w dzisiejszym odcinku na dobry początek, w ogóle tam jest Steve z netherite'owym armorem, zobaczymy sobie, kto dłużej przeżyje spadające mety... prawie mnie uderzył! Spadające meteoryty! Który statek padnie jako pierwszy? Wow! Wow! Kogoś zabrał statek za 1000 dolarów, zniknął! 1000 dolarów już przegrało! Zaczyna się dość mocno! Zobaczcie, na razie te droższe statki w ogóle nie dostały. I oczywiście, kto przeżyje dłużej, kogo statek zatopi się później, ten oczywiście wygrywa. Zobaczcie, jaka smuga wody z tego leci, przerażająca. Nie top się, nie top się, proszę, proszę, utrzymał się, utrzymał się. Drugi, nie. Dobra, topimy się, już się topimy. Stary, czy mogę wejść na twój pokład? No to wchodzę. Dzień dobry. Spokojnie, ja mam szczęście. Spokojnie, to tylko woda. Nie widać meteorytów. Jakby leciał prosto w nas teraz, to by było przerażające. Wleciał w tamten statek dwa razy. Zobaczcie, przesunął go. Steve tam się ledwo trzyma. Jest naprawdę niebezpiecznie. Znowu dostał. Było blisko. Titanic w ogóle jeszcze nie dostał ani razu. Zobaczcie, stoi tam jego właściciel. A ten statek cały czas dostaje. Wow, Grzesiu miał farta. Będzie blisko. Będzie blisko. I żeby było równo, podsunąłem też Titanica. W kapitana dostali. W to miejsce podsunąłem, bo tam meteoryty chyba nie dopływały. Wow, przebiło się przez maszt Titanica. Teraz będziemy mieć piękne widoki, jak on jest salusieńki, rozwalany. Ten statek się jeszcze jakoś trzyma. To jest dziwne. Z Grzesiem, zobaczcie. Wszystko w porządku. Titanic dostał chyba. To cały czas uderza blisko nas i blisko Grzesia. Jest mega niebezpiecznie. Zobaczcie, uderza w komin. Ten statek znowu dostał i się powoli zatapia. Steve ma tak naprawdę najgorzej chyba. Znowu. To będzie bolało raczej. Dostał Titanic prosto w dziób. Ale nic mu się nie stało, nadal się nie topi. Nie! O! Dostaliśmy! Dostaliśmy, ale zobaczcie, jeszcze się trzyma ta łódź! Trzyma się jeszcze jakoś! Titanic zostaje coraz bardziej rozwalany! Wow, w coś walnęło, w jakąś część na wodzie! Dostałem czymś! Także zobaczcie, można powiedzieć, że przegraliśmy. Statek Steve'a się już topi. Ten gość jakoś przeżył. I zobaczcie, ten statek się nie utopił. Gdzie Grzesiu? Grzesiu też się utopił. Czas zwiększyć te opady meteorytów. Na kataklizm. Teraz będzie mega, mega niebezpiecznie. Kontenerowiec się utopił, zobaczcie. Także 10 milionów dolarów odpada. Tutaj te statki się jeszcze trzymają. Ten się trzyma, ten się średnio trzyma. Titanic jest cały czas niezniszczalny. Już dostał paroma meteorytami, a cały czas się trzyma. Zobaczcie, tu jest dziura. Tu jest przeogromna dziura. I tu jest przeogromna dziura. Wszędzie. Tu też jest kolejna.
Jak rzuciło Tytanikiem! I powoli nasz wielki Tytanik, zobaczcie, zatapia się, w końcu się poddaje, w końcu odpada z gry. To ta jedna osoba w statku za 100 tysięcy dolarów przeżywa. Akurat w niego walnęło. Przechodzimy do samolotu z tego względu, że ktoś w komentarzu napisał Screamy, co się stanie, jak meteoryty będą lecieć na samolot, co się stanie, tylko najgorzej, że my nic nie widzimy dosłownie, a chcę być pasażerem tego samolotu, żeby to przeżyć. Nie. Dziura się zrobiła. Musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli to wszystko. Opsę! Czy ja dostałem meteorytem? Naprawdę! Jakiego trzeba mieć pecha, żeby dostać pierwszym lepszym Stary, co ty robisz? On sobie sam stworzył okno, nieco większe. Musimy... Już dostaliśmy! Nie. Do kapitana trzeba przejść. Zobaczyć, co tu się dzieje. Meteoryty, zobaczcie, lecą. Kapitanie, co pan robi? Zobaczcie, z jaką prędkością spadają! Szybko! Wleciał w kapitanów! Przod samolotu urwało! Co tu się stało? Zobaczcie, mamy wielką dziurę! Samolot nie nadaje się! Już do lotu! A jak to by wyglądało z zewnątrz, jak te meteoryty lecą? Ledwo omijają ten samolot! Jakiego on ma farta teraz? Zobaczcie, żaden! O, silnik został zniszczony! Żaden praktycznie nie trafił! Samolot jeszcze nadaje się do lotu, chociaż tutaj coś się stało konkretnego. Ale cały czas unika tych wszystkich meteoryt! Zginąłem! Dostałem jakąś częścią chyba! No chyba już sobie nie poleci. Tu też jest ogromna dziura. Ale załóżmy, że jest tragedia i spadają meteoryty, a my musimy jak najszybciej uciec z tego statku. Jak najszybciej, bo zaraz będzie rzeczywiście problem. Prosto do naszego helikoptera. Jak to wygląda, szybko? Otwieraj drzwi, wchodź, Screamy, i odlatujemy. Odlatujemy do góry. Szybko. Odlatujemy do góry i uciekamy, zobaczcie, statek dostał meteorytami, a my jesteśmy raczej bezpieczni! Wow! Co? Zapomniałem, że nie umiem kierować helikopterem! Musimy spróbować jeszcze raz. Schodzimy na dół. Otwieramy te ciężkie drzwi. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Zginąłem. Jak najszybciej. Szybko. Ile tu jest dziur już. Otwieraj te drzwi. Czemu te drzwi nie chcą się otworzyć? Odlatujemy. Czy ja znowu dostałem? Nie, tak nie może być, w ogóle nie mogę uciec z wyspy. Zaraz zmienimy ten helikopter na coś innego. Jeżeli teraz nam się nie uda, ale na pewno nam się uda. Wchodzimy, rozpędzamy nasze śmigła. Proszę, szybko, startuj. Startuj do góry. Nie, zginąłem. Ale helikopter odleciał. Sam odleciał bez nas. Dostanie chyba? Nie dostał. Wow! Dobrze, że tam nie wsiadłem w sumie. Spróbujmy czymś innym odlecieć, czymś szybszym. Zobaczcie na to teraz. To wygląda, jakby tutaj idealnie pasowało, no bo w sumie idealnie pasuje. Zobaczmy, czy uda nam się teraz uciec przed meteorytami, chociaż nie umiem tym latać jeszcze. Ale powinno się udać. Udać. O nie! Drugi raz, to jest przesada! No nie! Miałem tym odlecieć! Żarty się skończyły! Uciekamy przez okno teraz! Musi się udać, już się bałem! Jak ja mam tam wejść? Przecież za niski jestem! Proszę! Startup! Nic z niego nie zostało!
Nie no, nie wytrzymam zaraz, nie wytrzymam zaraz, przebijamy się, idziemy, jest mega słaba pogoda, wchodzimy na górę, wchodzimy do naszego samolotu i startujemy silnik, leć, 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 proszę, proszę, wow, jak to wygląda, zginąłem, błagam, błagam, szybko, szybko, startuj, startuj, tylko to jest dziura, dziura. Ruszamy, 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 ruszamy. Proszę cię, jedź, płyń, leć, nie wiem, cokolwiek chcesz. Tylko rusz, rusz się, rusz się. Lecimy, lecimy. O, 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 nie, jest, jest. Udało się, udało się. Odlatujemy, żyjemy. Zobaczcie, jaki widok. Zobaczcie, co tam się dzieje. Uciekamy stąd. Uciekamy do bezpiecznego miejsca. Ale patrzyliśmy sam. Samoloty, patrzyliśmy łodzie. Czas przejść na to, co lubię, czyli samochody. I jeżeli dojedziemy do samego końca, to wygrywamy. Jedziemy jak najszybciej. Jak najszybciej musimy przejechać przez ten calusieńki most. Caluś. Ja się sam rozwalę zamiast. Zanim mnie te meteoryty rozwalą! Koło nam odpadło! Silnik się pali! Ale jedziemy dalej! Jedziemy dalej jakimś cudem! Nie! Wezmę jakiś zwykły samochód. Jak ten Steve w ogóle w nim wygląda? A więc ruszamy! Jak najszybciej ruszamy, bo już się robi źle. Już się robi. O, zawala się most! Zawala się most! Szybko, szybko! Jedź, Screamy, on się cały trzęsie. Zobaczcie, bym jechał trochę wolniej, to by już było po nas. Dojeżdżamy powoli do końca. Co tu się stało niby? Przejeżdża... Nie, szybko, tu jest koniec, dostałem. Ale żyjemy, żyjemy, żyjemy. Szybko, szybko, szybko. Co? Rozwaliła się tu droga. Ale szybko, cofaj, cofaj, cofaj. Nie mogę cofnąć, utknęliśmy tutaj. Trzeba na piechotę pójść. Dobiegamy do samego końca. I żyjemy. Chyba żyjemy. Pa, pa.